Cześć, ja mam na imię Ola, a moja skóra imion ma wiele. Na opakowaniach kosmetyków nazywają ją wrażliwą, skłonną do alergii, reaktywną. Chociaż teraz tego nie widać, to naprawdę na własnej skórze doświadczyłam szorstkości, uczucia swędzenia, a nawet wysypek. I bardzo ciężko jest wyeliminować te wszystkie objawy, ponieważ ich podłoże bywa różne i jest zależne od pory roku. Zaczerwienienie zimą zawdzięczam zmianom temperatury, zimne powietrze na zewnątrz i ogrzewane pomieszczenie. Wiosna natomiast stoi pod znakiem alergenów, kwitnące kwiaty, pylące drzewa i w oku unoszące się pyłki. Lato natomiast ma szeroki wachlarz drażniących czynników zewnętrznych. Wyobraźcie sobie mnie na plaży. Długa ekspozycja na promieniowanie słoneczne, słona morska woda i silny wiatr. A do tego jeszcze deser lodowy, bogaty w laktozę, który bardzo niekorzystnie wpływa na moją cerę. Tym razem zostałam zaproszona, aby doświadczyć na własnej skórze czegoś innego. Znajdą się tutaj produkty, które pozwoliły mi uporać się z nadreaktywnością mojej skóry. A teraz opowiem Wam coś więcej o każdym z nich. Dziś czuję się prawdziwą szczęściarą. Dlaczego? Bo moja twarz jest gładka, ma jednolity koloryt, jest promienna, wygląda zdrowo. Jednak nie zawsze tak było, nawet przy stosowaniu codziennym kremów łagodzących i ochronnych. Zdarzały mi się dni, kiedy nie chciałam stanąć bez makijażu przed kamerą. Co zmieniło poziom tolerancji mojej cery? Kluczowe dla mnie okazało się wprowadzenie kosmetyków do cery ze skłonnością do alergii i wykorzystuję je na każdym etapie pielęgnacji mojej skóry. Dlatego każdy dzień zaczynam od odpowiedniego serum. Jest to moja dzienna dawka wzmacniająca, która daje mi niesamowite ukojenie. Tolerian Ultra Derm Allergo Serum La Roche-Posay odbudowywuje warstwę ochronną na skórka i daje niesamowite nawilżenie skórze. W jego składzie znajduje się neurosensyna, osmolit, kwas hialuronowy, gliceryna i woda termalna La Roche-Posay. Jeden produkt i moja buzia jest bardzo nawilżona, mniej ściągnięta, mniej napięta i bardzo przyjemnie odświeżona. Ale idziemy dalej. Po serum zawsze nakładam krem. Tolerian Derm Allergo Krem jest świetny dla mojej suchej skóry. Idealnie ją nawilża. Natomiast jeśli ktoś posiada skórę mieszaną lub tłustą, dla nich świetnym rozwiązaniem będzie Tolerian Derm Allergo Fluid. Ja swój krem stosuję przez cały rok, ponieważ chroni mnie przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak wiatr, zanieczyszczenia z powietrza czy suchość. Jest świetny dla skór skłonnych do alergii, ponieważ przynosi natychmiastowe ukojenie, regeneruje barierę ochronną skóry i minimalizuje wszelkie zaczerwienienia. Produkt posiada ultrahermetyczne opakowanie. Składniki aktywne zawarte w tym kremie to masło shea, gliceryna, skwalan i woda termalna La Roche-Posay, która znajduje się we wszystkich produktach. Co ważne, neurosensyna to substancja aktywna o działaniu łagodząco-kojącym. Bywa, że obszar wokół oczu jest opuchnięty, wysuszony i tkliwy w dotyku. Tolerian Derm Allergo okolice oczu świetnie radzi sobie z wysuszeniem, swędzeniem, zaczerwienieniem skóry, jej podrażnieniem i intensywnie nawilża skórę. Zawiera masło shea, skwalan, glicerynę oraz wodę termalną La Roche-Posay. Nie uczula, bardzo szybko działa i możemy go nakładać na powieki. O moją wrażliwą skórę dbamy również po długim, aktywnym dniu. Tolerian Derm Allergo Noc natychmiastowo koi zmęczoną czynnikami zewnętrznymi skórę, redukuje zaczerwienienia i minimalizuje dyskomfort. W kremie zawarte są takie substancje aktywne jak neurosensyna, niacynamid, witamina B6, witamina E, masło shea, skwalan, gliceryna oraz woda termalna La Roche-Posay. Podsumowując,
wszystkie produkty z linii Tolerian są to kosmetyki przeznaczone dla skóry reaktywnej, skłonnej do alergii i wrażliwej. Ja na własnej skórze doświadczyłam, jakie niesamowite ukojenie przynoszą mi te produkty. Teraz to już wszystko. Ja idę cieszyć się życiem na maksa.